Ci dzisiaj mówimy o Wałęsie. Interesu własnego narodu. I dopóki byśmy się czasem dziwili, prawda, publicznie były zdziwienia, a dlaczego to tam jakieś rządy sojusznicze... Marek Tombarkiewicz, Małgorzata Głogowska, Polskie Radio 24. Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich protestuje przeciwko utrudnianiu im pracy. Dyrektor Centrum Jolanta Hajdasz poinformowała w komunikacie, że chodzi m.in. o wczorajsze zachowanie przewodniczącego klubu PO Rafała Grupińskiego w trakcie udzielania odpowiedzi dziennikarzowi TVP w gmachu Sejmu. Zanim stowarzyszenia, poseł próbował zabrać dziennikarzowi mikrofon, nie chcąc odpowiedzieć na jego pytania dotyczące ujawnionego przez media nagrania filmowego, na którym widać spotkanie sędziów z politykami PO. W komunikacie czytamy też, że Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP apeluje, by bezpieczeństwo pracy osób relacjonujących wszelkie wydarzenia, w tym te wywołujące silne społeczne emocje, stało się przedmiotem szczególnej troski wszystkich stron politycznego konfliktu. Rozszerzają się pożary lasów w południowej Kalifornii. Setki tysięcy osób wezwano do ewakuacji. Wiele dróg jest zablokowanych, lokalne władze pozamykały szkoły. Strażacy są bezradni w walce z żywiołem. Ogień sprawił, że obszar o powierzchni ponad 450 km2, czyli dwukrotnie więcej niż wczoraj. Z dymem poszło kilkaset budynków. Największy z pożarów płonie w rejonie 100-tysięcznego miasta Ventura, które położone jest około 70 km od Los Angeles. Ogień przekroczył już autostradę 101 i dotarł do wybrzeża Pacyfiku. Najwięcej uwagi mediów przykuwa w tej chwili pożar w luksusowej dzielnicy Bel Air na przedmieściach Los Angeles. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania wideo pokazujące sznur samochodów jadących autostradą na tle opanowanych przez ogień zboczy górskich. Z powodu dymu zamknięto 265 szkół. Z ogniem walczy w tej chwili 4000 strażaków. Pożary opanowane są jednak zaledwie w 2%. Prognozy pogody są niekorzystne. Przez najbliższe kilka dni na południu Kalifornii będzie wiał silny wiatr Santa Ana o prędkości do 120 km na godzinę. Nie tylko uniemożliwia on użycie samolotów cystern do polewania ognia wodą, ale również przyspiesza rozprzestrzenianie się ognia. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 20:36. Za kilka minut pogotowie konsumenckie. Zaczynamy jednak od polityki. A zatem Mateusz Morawiecki zastąpi Beatę Szydło i tym samym potwierdzają się spekulacje. Decyzją Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości dotychczasowy minister finansów i wicepremier Mateusz Morawiecki zastąpi Beatę Szydło na stanowisku premiera. Informację o zmianach w rządzie przekazała przed kilkoma minutami rzeczniczka klubu PiS Beata Mazurek. A przy telefonie doktor habilitowany Łukasz Młyńczyk, Uniwersytet Zielonogórski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie doktorze, jak czytać przebieg ostatnich kilku tygodni, wydarzeń politycznych w ciągu ostatnich kilku tygodni? Pod koniec października premier Beata Szydło zapowiada rekonstrukcję rządu, stwierdzając przy okazji, że pozostaje na stanowisku. Potem rozpoczynają się spekulacje. Dziś posłowie dyskutują wokół wniosku o konstruktywne wotum nieufności dla rządu Beaty Szydło. Wniosku złożonego przez Platformę Sejm zostaje odrzucony po burzliwej debacie. Wieczorem premier Beata Szydło składa rezygnację, a kandydatem na jej następcę jest Mateusz Morawiecki. Co to oznacza? Przepraszam, że gdyby ktoś powiedział 2-3 miesiące temu, że taka zmiana nastąpi, to może by się było uśmiechnąć, że jednak jest scenariusz naprawdę nieprawdopodobny. Z tej perspektywy dzisiejszego dnia wydarzyło się tak wiele, że rzeczywiście, że to się wymyka takim tradycyjnym, powiedziałbym, pewnym wzorom interpretacji czy wzorowej wyjaśnienia. Mówiliśmy kiedyś poranne obronienie funkcji pani premier, wieczorną dymisję. Oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę, że w spekulacjach Mateusz Morawiecki pojawiał się, ale mimo wszystko ja osobiście myślałem, że Prawo i Sprawiedliwość, nawet jeśli takiej zmiany dokona, to jeszcze poczeka, bo rzeczywiście to jest dość karkołomne wytłumaczyć społeczeństwu, czy przede wszystkim własnym wyborcom, własnemu elektoratowi fakt, że osoba definiowana jako synonim do tego rządu następuje, zostaje zamieniona na mimo wszystko na jednego z liderów, ale wszystko osoby do tej pory będą podwładne pani premier. No jest to, myślę, że interesująca sytuacja, taka, która nie pojawia się często w polityce. Tutaj skojarzenia odsyłają nas natychmiast do roku 2006, tak do zmiany premiera Kaczyńskiego, tak można zadać pytanie, czy to jest
podobny scenariusz, czy rzeczywiście pani premier wyczerpała, można powiedzieć, pewną misję. No, słyszymy, że jej, można powiedzieć, ten etap polityczny na tym jednym z najważniejszych stanowisk państwa się zakończył. No to oczywiście podstawowe pytanie jest takie, dlaczego miałaby ewentualnie pozostać w rządzie z inną funkcją. Tak? No to jest to myślę w zasadzie niewytłumaczalne, no bo to wyraźnie wskazuje, że przestała być liderem i ktoś innym, nazwijmy to prymus tego rządu, staje na jego czele, natomiast pani premier, mówiąc tak kolokwialnie, zostaje przesunięta, no można powiedzieć, do drugiej czy do trzeciej ławki. Wklepuje się narracja następująca, czas na nowe wyzwania, a teraz stawiamy przede wszystkim na gospodarkę. Pana taka narracja przekonuje, bo inaczej, czy ona trafi do wyborców Prawa i Sprawiedliwości? Nie, no myślę, że ona to jest taka, no oczywiście na dziś nieprzekonująca narracja, natomiast oczywiście my się przyzwyczailiśmy do tego, że polityka składa się głównie z wolki. Myślę, że to wszystko jest kwestią czasu, kilka tygodni bądź kilkanaście i nikt do tego już nie będzie wracał. Oczywiście to jest pewna silność populacji, bo możemy... No i to ją doprowadzi do prokuratury, to warto było. ...w sensie najważniejszego problemu, a mianowicie rekonstrukcji polskiego wymiaru sprawiedliwości. No to by się jakoś nie broniło, może coś by się tam zmieniło. No przykrywa to, można powiedzieć, że cała uwaga mediów, cała uwaga opinii zostaje przeniesiona na tą najważniejszą zmianę. Można powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość miał pewien cel polityczny, że uwagę skupiono na czymś zgoła odmiennym. Także to myślę, że oczywiście, no, tak jak wspominałem kilka dni temu, można użyć najbardziej przekonującej dialektyki i w ramach tej sprzeczności wytłumaczyć wszystko. Oczywiście to nie ma większego znaczenia, no bo tak jak mówię, polityka jest też pewną sumą pewnych przyzwyczajeń i my jako wyborcy, czy my jako odbiorcy, czy biorcy polityki, no po prostu musimy się do pewnych zmian przyzwyczaić, nawet kiedy wydają one się nam w tej chwili niewytłumaczalne, ale to jest tak czy inaczej, można powiedzieć, pewna, też pewna zaleta, czy pewna barwa, można powiedzieć, polityki. Beata Szydło jako premier cieszyła się wysokim zaufaniem sporej części społeczeństwa. Czy w związku z tym należy spodziewać się pewnych perturbacji politycznych? Nie są, dlatego że pomijając wszystko, to jakby nie do końca wytłumaczalną zmianę, to jednak pan Mateusz Morawiecki pod względem ściśle marketingowym, czy nawet propagandowym, jest znakomitym kandydatem na premiera, bo ma bardzo dobrą pracę na Zachodzie, ma, myślę, dobrą pracę w Polsce i z perspektywy opozycji to jest bardzo, można powiedzieć, niewdzięczna osoba do tego, aby ją poddać takiej totalnej krytyce, dlatego że pod wieloma względami to jest bardzo racjonalny polityk skupiający się może nie tyle na emocjach, nie tyle na pewnym ideowym myśleniu o Polsce, ale jednak na odnoszący się, można powiedzieć, do tabelek, do liczb i to wyznacza mu najważniejsze kierunki jego działań. W tym sensie będzie to duże wyzwanie dla opozycji. Myślę, że jeżeli Jarosław Kaczyński, to było być może do tej pory niezauważalne, jednak odnosi się do pewnej opinii wewnątrz i na zewnątrz Polski, tak? To za tego typu ruch myślę, że jest dobrym ruchem i tak czy inaczej w dłuższej perspektywie czasu może się Prawo i Sprawiedliwości opłacić. Przypomnijmy, premier Beata Szydło złożyła rezygnację w swojej funkcji. Komitet polityczny rentatom, wysłał na premiera kandydaturę wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Przekazała tę informację przed kilkoma minutami rzeczniczka Klubu Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek. Doktor habilitowany Łukasz Młyńczyk, Uniwersytet Zielonogórski. Bardzo dziękuję za komentarz. Do tej sprawy oczywiście będziemy wracać. Pogotowie konsumenckie. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Dominik Olęcki. Pogotowie konsumenckie to audycja, w której poruszamy ważne dla nas konsumentów tematy. To również Państwo tworzycie tę audycję, kontaktując się z nami. Pogotowie konsumenckie @polskieradio.pl. Ten adres cały czas jest do Państwa dyspozycji. A dzisiaj porozmawiamy o prawach przysługujących nam podczas zakupów na pokazach oraz przez telefon. A okazuje się, że to nie to samo, co sprzedaż bezpośrednia. I to wyjaśnia Mirosław Ruboń, dyrektor generalny Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej. Rozmowa Aleksandry Tycner. Klienci bardzo często narzekają, że czyhają na nich różne pułapki w tej sprzedaży bezpośredniej. Ona się też dokonuje nie tylko na pokazach, ale również przez telefon. To nie do końca tak jest. Urzędowa definicja mówi, że jest to sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa. My jeszcze dodajemy, że jest to sprzedaż, podczas której powinna być demonstracja produktu, objaśnienie produktu. Sprzedaż przez telefon nie jest sprzedażą bezpośrednią, to jest sprzedaż na odległość.
przyszłość, tak jak internetowa. Tak. Jeśli mówimy o demonstracji, to zaproszenie przez telefon to jest właśnie to, na czym cierpi cała sprzedaż bezpośrednia jako branża, a mianowicie na rynku działa mała grupka firm, ale bardzo takich hałaśliwych, powiedziałbym, które rzeczywiście organizują duże komercyjne pokazy, przy czym na ogół nie nazywają to pokazami sprzedażowymi. Zapraszają na pokaz kabaretowy, na badania medyczne na przykład, albo po prostu mówią, że będzie jakiś tam pokaz i przy okazji Państwo dostaniecie jakiś upomnień. Firmy rzetelne, duże, które działają na rynku od lat, nie organizują takich pokazów. Jeśli mówimy o pokazach, to rzeczywiście firmy, które sprzedają drogie urządzenia, typu odkurzacze, roboty kuchenne, organizują pokazy domowe, czyli na zaproszenie klienta czy klientki, która kupiła takie urządzenie, zaprasza swoje koleżanki, sąsiadki, sąsiadów i w małym gronie odbywa się pokaz takiego urządzenia i ewentualnie sprzedaż. Na ogół odbywa się to po prostu, jak to mówią z angielska, face to face, czyli po prostu kontakt indywidualny z klientem, którego się znowu spotyka na ogół przez tak zwany marketing szeptany, czyli z polecenia, potem ta wieść się roznosi po prostu i są nowi klienci. Bardzo byśmy chcieli, żeby te zażalenia, które są rzeczywiście, dotyczyły tylko i wyłącznie tych firm nieuczciwych. Mam w studiu Polskiego Radia 24 gościa, Agnieszka Majczak z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oraz Donata Szewczyk z Federacji Konsumentów. Nie wszystkie firmy są nieuczciwe, ale tych, które na naszej ufności chcą się wzbogacić, dorobić, też nie brakuje. To prawda, nie brakuje tych przedsiębiorców, którzy wykorzystują zaufanie najczęściej osób starszych, dlatego że sprzedaż poza lokalem to taka specyficzna sprzedaż. Ona też, zaproszenie na tą sprzedaż jest specyficzne, czyli my nie idziemy do sklepu i nie mówimy poproszę odkurzacz, tylko dostajemy telefon. Najczęściej to jest telefon na telefon stacjonarny, ponieważ tym telefonem dysponują najczęściej osoby starsze. Słyszą na przykład, że organizuje się bezpłatne badania, że trzeba odebrać nagrodę, że na przykład dostanie się gratis, jeżeli gdzieś się tam pójdzie. No i senior korzysta z tego zaproszenia, a tak naprawdę okazuje się, że to jest pokaz handlowy sprzedaży często bardzo kosztownych produktów. Te gratisy często są atrakcyjne i kuszące, prawda? To zależy, czasami nie są kuszące. Spotkaliśmy się z taką sytuacją, że tym gratisem była torebka herbaty ekspresowej. Jedna torebka herbaty, tak. Czy konsumenci zgłaszają się z takimi sprawami do Państwa instytucji? Pani Donato? Tak, oczywiście zgłaszają się. Jest to spraw bardzo dużo. Większość spraw kończy się dobrze, jednak jest wiele też spraw, które po prostu się ciągną, gdyż przedsiębiorca nie odbiera korespondencji, nie odbiera telefonów, nie zwraca pieniędzy, nie odbiera produktów. Liczba pokazów i tych atrakcyjnych ofert sprzedaży telefonicznej, pewnie teraz w okresie przedświątecznym, jest ich po prostu znacznie więcej. Przez cały rok myślę, że ten biznes się kręci, niestety. Warto kupić prezenty, przecież taki argument też jest dosyć istotny. To prawda, warto kupić prezenty. Są też seniorzy, którzy wyjeżdżają do sanatorium i w sanatoriach również są organizowane takie pokazy, więc tutaj apelujemy również do seniorów, do ich rodzin, żeby uważali tak naprawdę, na jaki pokaz idą i czy rzeczywiście, a jeżeli idą na ten pokaz, to żeby nie dali się zmanipulować akwizytorowi, który często stosuje różnego rodzaju sztuczki, mające na celu po prostu podpisanie, zawarcie umowy i kupno danego produktu. Niektórzy porównują to nawet do prania mózgu. Nie wiemy, natomiast zdarzyło się, że pewien pracownik naszego urzędu wziął, testował udział w pokazie i również kupił produkt, więc jest to oczywiście przeciętny konsument, a nawet ponadprzeciętny, ponieważ dysponuje pewną wiedzą. I, za pieniądze urzędu czy za własne? Za własne pieniądze kupił pewien produkt, natomiast to też pokazuje, w jaki sposób organizowane są te pokazy. Pewnie do Federacji Konsumentów zgłaszają się osoby poszkodowane tego typu praktykami, manipulacjami. Często to są pokazy, które odbywają się w sali. Bardzo tam jest duszno. Konsument jest poddawany również różnej presji. I my rozmawiałyśmy z panią Donatą przed wejściem na antenę i opowiadamy o takim przypadku, ale może to już dokończę. Chodzi o to wykreślenie prawa do wstąpienia od umowy. Tak, ostatnio spotykamy się z takimi przypadkami, w których konsument dostaje umowę. Oczywiście jest w tej umowie zapis, że ma prawo do odstąpienia od umowy. Jednakże konsument jest proszony o skreślenie tego
tego zapisu, podpisanie się i tym samym jako zrzeka się tego prawa. Czy to jest zgodne z prawem? Oczywiście, że to nie jest zgodne z prawem, gdyż ustawa o prawach konsumenta wyraźnie wskazuje, że konsument nie może się zrzec praw przyznanych w tej ustawie. No właśnie, te pokazy są bardzo dobrze przygotowane. Prowadzą je też specjaliści, którzy przekonują nas do tego, że dany produkt jest nam po prostu niezbędny. Tak, to prawda, bardzo często wykorzystują tak zwaną regułę autorytetu, na przykład 1000 Polaków kupiło już ten krem, albo ten krem stosuje aktorka z popularnego serialu Marysia, jak wygląda, prawda, czy nie chciałaby pani tak wyglądać jak ona. Więc to są takie techniki wywierania wpływu na ludzi, tym technikom ulegamy, nie ma co się dziwić, chcemy być zdrowi, chcemy dobrze wyglądać, no ale często te produkty nie są warte swojej ceny, są bardzo kosztowne rzeczy, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że... Tak, oczywiście zgodzę się. Często jest tak, że konsumenci nie mają czasu na zapoznanie się z umową. Umowa jest zawierana szybko, pod wpływem presji. Często jest teraz tu, w tym momencie. Tak, zdarzają się też takie przypadki, że umowy są zawierane na przykład w samochodzie dostawcy tak towarów. Także naprawdę jest bardzo dużo przypadków i często jest tak, że jednak to wszystko się dzieje w pośpiechu. Naprawdę słyszeliśmy też o takim przypadku i to Federacja Konsumentów też zgłosiła się z tą sprawą do urzędu, że obok takiej siedziby, w której, nawet nie siedziby, obok miejsca, w którym był organizowany pokaz, jest placówka banku i senior wraz z przedstawicielem po prostu szedł później do tego banku i tam zaciągał kredyt. Na pokazach podobno pojawiają się także podstawione osoby, które siedzą wśród gości i zachwalają dany produkt, a nieuważne sprzedawca od razu wymienia imiona tych osób bez prośby o przedstawienie się. No więc również goście mogą nas zachęcić, a my o tym możemy po prostu nie wiedzieć. Myślę, że wszyscy z nas mogli przeczytać też o takich przypadkach, kiedy to celebryci namawiają również do tego, żeby wziąć udział w takim pokazie. Więc też uwiarygadniają cały ten proceder i całą tę sprzedaż w pewien sposób. Dzisiaj rano odbył się specjalny dyżur telefoniczny, a nasi słuchacze dzwonili z różnymi pytaniami i problemami. To jest najwyższy czas, żeby na nie odpowiedzieć. Pojawił się m.in. taki oto telefon. Moja mama jest starszą osobą i dostała na adres domowy takie zaproszenie informujące o spotkaniu i że tam za samo przyjście dostanie jakieś prezenty. No i na tym spotkaniu była prezentacja i efekt jest taki, że kupiła strasznie drogą kołdrę. Ona kosztowała ponad 2000. No i mama generalnie tak została wkręcona, a jak wracała do domu, no to już rozmyślała o jej zwrocie. No już nie powiem, co to było, jak pokazała. Ta kołdra generalnie tak nikomu nie jest w ogóle potrzebna do niczego. I co można zrobić w takiej sytuacji? Kołdra nikomu nie jest potrzebna, a kosztowała sporo, bo ponad 2000. Co w takiej sytuacji nasza słuchaczka może zrobić? W tej sytuacji w terminie 14 dni konsumentka może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Wysyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę. Wystarczy dwa zdania, że odstępuje od umowy zakupu tego produktu, tak, i prosi o zwrot pieniędzy, o ile wpłaciła te pieniądze, tak, a nie miała potem na przykład przelewem je uiścić. I wysyła takie oświadczenie, a następnie odsyła produkt. Była już słynna kołdra, to muszą się pojawić słynne garnki. Ja chciałam opowiedzieć historię, która się przytrafiła mojej mamie, emerytce. Ona dostała takie zaproszenie na pokaz sprzedaży ekskluzywnych garnków. No i poszła na ten pokaz i po prostu te garnki kupiła. Ale nie chciała nam się przyznać, ile te garnki kosztowały i mówiła, że to około 400 zł będą kosztowały. A to się okazało, że te 400 zł to jest to po prostu rata, którą ona ma zapłacić, a komplet tych garnków kosztuje ogromne pieniądze, bo 4000. No i mama ma niewielką emeryturę i teraz nie wiem, co z tym kartem zrobić. Te garnki są szalenie drogie. Ona nie będzie miała pieniędzy na spłatę tych garnków. Chciałabym się dowiedzieć, czy jest jakaś taka możliwość wycofania się z tej umowy, którą ona podpisała.
No to bo wszystko pewnie zależy od tego, ile czasu upłynęło od daty zakupu. To prawda, więc już pani Donata wspomniała o tych 14 dniach. Myślę, że w tym przypadku słuchaczka powinna skorzystać z pomocy albo Federacji Konsumentów, albo udać się do Rzecznika Konsumentów. To są instytucje, które udzielają bezpłatnej pomocy prawnej i tam przedstawić te wszystkie dokumenty, które dostała, pokazać, czego opowiedzieć dokładnie, jak przebiegał ten pokaz i myślę, że wtedy uzyska już dokładną poradę prawną. Słuchacze pytali też nas, wysyłając maila na pogotowie@polskieradio.pl o to, o czym pani Donata też już wspomniała, co w przypadku, jeżeli wartość takich garnków, rynkowa wartość takich garnków albo kołdry jest o wiele niższa niż zapłaciliśmy na pokazie, co wtedy, czy coś możemy zrobić? Znaczy tak naprawdę sprawa wygląda tak, że zaoferowano konsumentowi produkt, tak, o określonej cenie. Konsument kupił ten produkt, więc tak naprawdę w ciągu 14 dni może odstąpić. Jeżeli przekroczy ten termin, tak, ten termin upłynie i konsument nie odstąpi, to tak naprawdę tutaj w tej sprawie może być tak, że niewiele da się zrobić. To odbieramy kolejny telefon i tym razem sprawa dotyczyła właśnie też telefonu. Ja słyszałem, że państwo robicie audycję o sprzedaży przez telefon i taką mam historię. Mianowicie córka przez telefon załatwiała wymianę komórki. Zadzwoniono do niej, że może mieć nową, że jest odnowienie umowy. No i wszystko załatwiła przez telefon. Rzeczywiście kurier przyjechał, przywiózł tę komórkę, ale okazało się, że ona jest niesprawna. No i córka zadzwoniła do operatora i powiedziano jej, żeby odesłała komórkę razem z umową. Co też zrobiła? Czekała na tę sprawę. Nie mogła się doczekać, dzwoniła kilkakrotnie. No mówiono, że to tam jest w trakcie załatwiania. Po czym, no już naprawdę po dosyć długim czasie okazało się, że oni to potraktowali jako odejście, odstąpienie od umowy. To były miesiące letnie, wyjazdy, córka telefonu nie miała, musiała gdzieś pożyczyć telefon, żeby móc dzwonić. No i dopiero po dwóch miesiącach wyjaśniło się, że to nie jest żadne odstąpienie, tylko że to jest reklamacja i w końcu jej to przesłano. Strasznie długo to trwało, bardzo dużo nerwów kosztowało. I pytanie, czy można żądać od operatora jakiegoś odszkodowania za takie potraktowanie abonenta. W sytuacji, gdy abonent zostanie właśnie tak potraktowany, należy się odszkodowanie, czy też nie? To dobry przykład, bo pokazuje, żeby każdą korespondencję prowadzić na piśmie, więc tak naprawdę warto te wszystkie rzeczy uzgadniać, czy to jest odstąpienie od umowy, czy to jest reklamacja, to też uwaga do wszystkich z Państwa, żebyśmy prowadzili taką korespondencję. Natomiast ja bym chyba złożyła reklamację do operatora, natomiast nie wiem, czy gra jest warta świeczki, czy konsument moim zdaniem nie poniósł tutaj szkody. Natomiast to, co może zrobić, to na przykład skorzystać również z pomocy organizacji, które udzielają bezpłatnej pomocy. One przeanalizują korespondencję, którą ten pan prowadził z operatorem. W telesprzedaży pojawiają się różnego rodzaju produkty i usługi. Czasami są niestety one bardzo skomplikowane. Powstają w Polsce takie firmy, służby, które działają na rzecz niemieckich banków. Znajoma została, że tak powiem, uwiedziona poprzez telefon na pewną inwestycję. Pewien pan założył firmę, dzwonił do niej wielu współpracowniczy. Potem się okazało, że inwestycja, która miała być w akcie, okazała się fałszywą, bo okazało się, że proponowali akcje firmy typu A, zainwestowali w firmę typu B. W momencie, kiedy chciała odzyskać pieniądze, to się okazało, że firma nagle zniknęła, a ten pan, który działał na rzecz banku niemieckiego, też zamknął firmę i bank niemiecki się wycofał. Kupowanie skomplikowanych produktów finansowych przez telefon to chyba nie najlepsze rozwiązanie. To prawda, nie najlepsze rozwiązanie. Tutaj pośpiech również nie jest dobrym doradcą. Natomiast rzeczywiście jest tak, że zawsze, jeżeli uważamy, że zostaliśmy oszukani, to tutaj właściwym organem są organy ścigania, czyli policja, prokuratura. To dotyczy też takich sytuacji, kiedy ktoś przychodzi do nas do domu, mówi, że jest z telekomunikacji, z energetyki. My podpisujemy papiery, okazuje się, że zmieniliśmy sprzedawcę prądu, czy też firmę telekomunikacyjną, policja, prokuratura. Warto rozmawiać z bliskimi osobami starszymi, informować ich o tym, że zawsze mają prawo do odstąpienia od umowy, wtedy, kiedy natkną się na nieuczciwego sprzedawcę. To prawda, to nasza rada też w nowym roku. Rozmawiajmy z bliskimi, uświadamiajmy ich, żeby tak naprawdę nie zgadzali się na żadne oferty przez telefon i nie podawajmy żadnych danych przez telefon. Nie bierzmy udziału też w pokazach, czy to zbyt daleko? Nie, zbyt daleko. To nie jest tak, że każdy pokaz jest zły, natomiast to, co my musimy zrobić, to, żeby pamiętać, że mamy prawo do tego, żeby powiedzieć nie. Nie, nie kupię. Po prostu przyszłam tam po to, żeby obejrzeć ten pokaz. Konsumenci często idą na pokaz i myślą, że nie mogą wyjść bez
zawarcia umowy. A do tego tematu na pewno będziemy jeszcze wracać. Agnieszka Majchrzak z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Donata Szewczyk z Federacji Konsumentów były Państwa i moimi gośćmi. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie gospodarkapolskieradio.pl. Pogotowie konsumenckie wróci za tydzień o tej samej porze. Dominik Oleński, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Reklama. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Po reklamie. Autopromocja. Zdziwienie tygodnia. Program, w którym dziwimy się rozmaitym odkryciom naukowym. Są one na tyle zaskakujące, że warto im poświęcić nieco uwagi. Życie na Marsie. Dziwaczne dinozaury. Dieta pomagająca walczyć z rakiem. O 22.10. Anna Piotrowska. Zapraszam. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24, zbliża się 21. To jest wydanie, ale powodów pana, panie redaktorze. W ramach tej ustawy, tak jak funkcjonuje w tej chwili Komisja Czas Państwa, na informację dnia. Beata Szydło zrezygnowała z funkcji premiera. Rezygnacja pani premier została przyjęta i wskazaliśmy Mateusza Morawieckiego jako kandydata na premiera. W Sejmie o konstytucji dla biznesu nowe przepisy mają ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej. Pogarsza się sytuacja hydrologiczna na Żuławach. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. Premier Beata Szydło złożyła rezygnację z pełnionej funkcji na ręce Komitetu Politycznego PiS, poinformowała rzeczniczka ugrupowania Beata Mazurek. Komitet rekomendował na stanowisko szefa rządu wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Było głosowanie tajne, nie będę mówiła o kulisach naszego głosowania, natomiast wynik jest taki, jak Państwu powiedziałam, czyli rezygnacja pani premier została przyjęta i wskazaliśmy Mateusza Morawieckiego jako kandydata na premiera. Rzeczniczka PiS poinformowała, że władze partii chcą, by Beata Szydło pełniła ważną i eksponowaną funkcję w rządzie. Dotychczasowa szefowa rządu jest na to otwarta, oświadczyła Beata Mazurek. Z nieoficjalnych informacji wynika, że wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego zaplanowano na wtorek, a zmian na stanowiskach ministerialnych na razie nie będzie. Polska Agencja Prasowa podaje, że na posiedzeniu klubu PiS przemawiali krótko prezes Jarosław Kaczyński i premier Beata Szydło, która dostała owację na stojąco. Mateusz Morawiecki nie zabrał głosu. Więcej na ten temat tuż po informacjach dnia w relacji naszego reportera. Posłowie zajmują się tak zwaną konstytucją dla biznesu. To pakiet 5 ustaw, które mają ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej. Przedstawiając projekty, wiceminister rozwoju Mariusz Haładej podkreślił, że po wejściu przepisów w życie przedsiębiorcy będą lepiej wiedzieli, jakie decyzje mogą podejmować. Zasadą, z której wychodzą pozostałe zasady i gwarancje, jest ta zasada, co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone, która też wskazuje, że przedsiębiorca może w ramach swojej działalności oczywiście podejmować wszelkie działania, chyba że są wprost zakazane przez przepisy. Przedsiębiorców wspierać będzie także zasada pewności prawa, czy też inne zasady typu przyjazna interpretacji przepisów, rozstrzygania wątpliwości faktycznych, czy domniemania uczciwości. Mariusz Haładej dodał, że przepisy przygotowano we współpracy z przedsiębiorcami. To, na co oczywiście przedsiębiorcy się skarżą, to wiemy, to jest od lat jakby, czyli kwestia zrozumienia przepisów, trudności w kontaktach z urzędami, bariery administracyjne, również z tym powodu ta potrzeba zastąpienia SDG nowym aktem prawnym, lepiej dostosowanym do aktualnych oczekiwań przedsiębiorców, istnieje. Zaproponowane zmiany dotyczą też m.in. likwidacji numeru REGO. Pogarsza się sytuacja hydrologiczna w zachodniej depresyjnej części powiatu elbląskiego. Z powodu ostatnich deszczów jezioro Trózno, rzeka Wąska i Balewka przekraczają poziom alarmowy. Pozostałe rzeki dopływy jeziora także są w granicach stanów ostrzegawczych. To oznacza, że od kilku tygodni wciąż istnieje poważne zagrożenie powodziowe. Samorządy jednak na razie nie podjęły decyzji o wprowadzeniu pogotowia.
Od kilkudziesięciu godzin w gminach Pasłęk, Markusy i Elbląg prowadzony jest stały monitoring, szczególnie tych miejsc i wałów, które były ratowane w ostatnich tygodniach. Niestety, pogoda nie sprzyja opróżnianiu żuław z nadmiaru wody, tłumaczy Dorota Wasik, wójt Markus. Po to, że została zażegnana sytuacja kryzysowa, to wiemy, że ona została zażegnana, ale problem pozostał, czyli walczymy dalej. Dlatego do wiosny we wszystkich ratowanych wcześniej miejscach muszą pozostać worki z piaskiem, ułożone przez strażaków i wojsko. Relacjonowała Mira Stankiewicz z Radia Olsztyn. Amerykański senator Al Franken zapowiedział rezygnację ze stanowiska po oskarżeniach kilku kobiet o napastowanie seksualne. Ogłaszając swoją decyzję, Franken wyjaśnił, że wyjaśnienie zarzutów nie pozwoliłoby poświęcić całej energii na pracę senatora. Nie logi. Jak na doktora, to niedokształcony. No nie ma tej retoryki, tej mowy, tej wymowy. Co uczestów nie chowa. Nie ma. Jest w tym jakaś ironia, że ja rezygnuję, a człowiek, który został nagrany, jak przechwalał się molestowaniem seksualnym, zasiada w gabinecie owalnym. Po pierwszych oskarżeniach o napastowanie senator Franken nie zamierzał rezygnować ze stanowiska. W ostatnich dniach coraz większa grupa demokratycznych senatorów wzywała jednak, by podał się do dymisji. I bez znaczenia jest to fakt, że mając we własnych szeregach Frankena, demokraci nie mogli krytykować republikanów za to, że ich kandydat do Senatu z Alabamy jest oskarżony o napastowanie seksualne nieletnich dziewcząt. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Czas na prognozę pogody. Nocą zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego, aż do wystąpienia deszczu. Na Pomorzu lokalnie także deszcz ze śniegiem. Temperatura od minus 1 do 1 stopnia na plusie na wschodzie, do 5 na plusie miejscami na zachodzie. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty południowo-zachodni. Porywy wiatru w zachodniej połowie kraju do 60 km na godzinę, w Sudetach 70, a w Karpatach miejscami do 80. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami deszcz na północy. Nie jest taki jak Hanka Gronkiewicz. Na termometrach zobaczymy od 3 stopni na północnym wschodzie do 7 na południowym zachodzie. Rumeniana lubię. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 21.05. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Przy mikrofonie Jakub Kukla, witam serdecznie, zapraszam na wieczorne wydanie magazynu Północ-Południe, a w programie m.in. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości na stanowisko premiera wysunął kandydaturę Mateusza Morawieckiego. Beata Szydło na ręce Komitetu Politycznego złożyła rezygnację z pełnionej funkcji. Rezygnacja została przyjęta. Rano na ten temat prezydent rozmawiał z premier i prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Pan prezydent wyraził swoje oczekiwanie, żeby temat konstytucji został zamknięty tak szybko, jak to jest możliwe, żeby przeciąć wszelkie spekulacje medialne co do tej kwestii. Sejm odrzucił wniosek Platformy Obywatelskiej o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu. Wniosek, który został złożony o odwołanie rządu, jest oparty tylko i wyłącznie na założeniu, że warto destabilizować, warto prowadzić gierki polityczne i warto cały czas mieszać w polskim kotle. Komisja Europejska skierowała pozew do Unijnego Trybunału przeciwko Polsce, Czechom i Węgrom za odmowę przyjęcia uchodźców. Program przyjmowania uchodźców już nie jest realizowany. Przestał obowiązywać pod koniec września tego roku. Ale mimo to komisja skierowała pozew przeciwko Polsce, Czechom i Węgrom, bo uznała, że prawo musi być przestrzegane. Milkną komentarze po decyzji prezydenta USA o przeniesieniu ambasady do Jerozolimy. Liderzy Arabii Saudyjskiej, Egiptu i Turcji przestrzegali prezydenta Donalda Trumpa, że na zawsze zatrzyma blisko wschodni proces pokojowy. Polskie Radio 24. Południe. Na początek oczywiście polityka. Kandydaturę Mateusza Morawieckiego na stanowisko premiera wysunął Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Beata Szydło na ręce komitetu złożyła rezygnację z pełnionej funkcji. Rezygnacja została przyjęta. Łączymy się z reporterem Polskiego Radia 24, który jest przy siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. Michał Fawisiak, dobry wieczór. Dobry wieczór. Podsumujmy dotychczasowe wydarzenia tego dynamicznego wieczoru.
Rzeczywiście to był bardzo dynamiczny wieczór i te dwie siódemki, które znajdują się w dzisiejszej dacie, okazały się szczęśliwe dla Mateusza Morawieckiego. Przypomnę, że no, to przypomnę to, o czym już informowaliśmy na naszej antenie. Beata Mazurek, rzeczniczka prasowa Prawa i Sprawiedliwości, poinformowała, że to Mateusz Morawiecki będzie nowym premierem. Wcześniej, zanim tę informację przekazała, pochwaliła premiera. Dziadek żył, był dawno umarł. Tu nie Ameryka, żeby dziadkowie normalnie funkcjonowali, korzystali jako osoby niepełnosprawne. Tu jest jakieś takie prześladowanie wynikające z niewiedzy osób niepełnosprawnych, wszelkich innych, bo to musi być ten komunizm. Wszyscy tacy sami. Zadania przed nami. To wymaga korekty nie tylko ministrów, nie tylko zmian przedstawicieli rządu, ale w tym kierownictwa tego rządu. To było właśnie uzasadnienie tej decyzji kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Wyboru Mateusza Morawieckiego dokonano w głosowaniu tajnym. Nie wiemy jednak, jakim stosunkiem głosów dokonano tego wyboru. Tego rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości nie chciała zdradzić. Beata Mazurek natomiast wyraźnie podkreśliła, że zmiana premiera nie oznacza zmiany polityki przyjętej przez PiS. My jesteśmy jedną drużyną na etapie działania i realizowania naszych programów. Zmieniają się ludzie, ale program nie. Najważniejsze jest to, byśmy wspólnie jako drużyna realizowali program, dzięki któremu wygraliśmy wybory. Odpowiedź na jedno z pytań, głównych pytań dzisiejszego wieczora, więc o to, kto będzie premierem, jest już znana. Tym premierem będzie Mateusz Morawiecki. Nieoficjalnie dowiedziałem się również, co dalej z premier Beatą Szydło, bo rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek mówiła tylko o tym, że dostanie jakieś ważne, eksponowane stanowisko premier Beata Szydło. Natomiast w nieoficjalnych rozmowach politycy Prawa i Sprawiedliwości tłumaczą, że to będzie stanowisko wicepremiera. Otwarte zostaje również wciąż pytanie o zmiany w Radzie Ministrów. Nie wiem, nie rozmawialiśmy na temat zmiany poszczególnych ministrów. Mówiliśmy tylko w sposób ogólny o tym, że w związku z tą sytuacją, o której mówiłam, zarówno w kraju, jak i za granicą wymagana jest korekta nie tylko poszczególnych stanowisk w rządzie, ale też jego kierownictwa. Stąd taka nasza propozycja, a szczegóły, o które Państwo mnie pytacie, to tak naprawdę jeszcze do ustalenia przede wszystkim przez Mateusza Morawieckiego. No właśnie, to Mateusz Morawiecki będzie decydował o tym, kto wejdzie w skład jego rządu lub ewentualnie kto z tego składu zostanie zdymisjonowany. Jeśli dojdzie do zmiany, to te zmiany, tak przynajmniej twierdzili politycy, którzy wychodzili z siedziby Prawa i Sprawiedliwości przy Nowogrodzkiej, te zmiany zostaną podjęte na początku przyszłego roku. Wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego przewidziane jest na wtorek. Na razie nie będzie zmian ministrów. To jeszcze informacje nieoficjalne. Sprzed siedziby Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie reporter Polskiego Radia 24 Michał Fabisiak. Bardzo dziękuję. A do tematu zmiany na stanowisku premiera wrócimy w komentarzach po 21:30. Polskie Radio 24. Północ, południe. Sejm odrzucił wniosek Platformy Obywatelskiej o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu, w którym kandydatem na premiera był Grzegorz Schetyna. Głosowało 424 posłów. Większość ustawowa wynosi 231. Za głosowało 168 posłów, przeciw 239, wstrzymało się 17 posłów. Wobec nieuzyskania wymaganej większości głosów Sejm odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności Radzie Ministrów kierowanej przez Prezesa Rady Ministrów panią Beatę Szydło i wybranie pana Grzegorza Schetyny na Prezesa Rady Ministrów. Wynik głosowania odczytał marszałek Sejmu Marek Kuchciński, a posiedzenie rozpoczęło się od wystąpienia premier Beaty Szydło, która podkreśliła, że jej zdaniem wniosek nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia. Wniosek, który został złożony o odwołanie rządu, jest stekiem kłamstw. Jest oparty tylko i wyłącznie na założeniu, że warto destabilizować, warto prowadzić gierki polityczne i warto cały czas mieszać w polskim kotle. Po to, żeby inni się na tym żywili.
Palestynie wywoływanie awantur, nie tylko tutaj w Polsce, ale również za granicą, to jest sposób wasz na to, żeby łamać demokratyczne prawo obywateli do tego, by reprezentował ich rząd wybrany w demokratycznych wyborach. My jesteśmy rządem reprezentującym zwykłych Polaków, nie jesteśmy rządem elit. Wniosek uzasadniał szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Zarzucił rządzącym pogoń za korzyściami materialnymi wynikającymi z władzy. Pomagamy tym wnioskiem walczyć z waszą nieudolnością. Jesteście nieudolni, nie potraficie rządzić. Potraficie sprawować władzę, potraficie żyć władzą i się nią napawać. Nie potraficie realizować oczekiwań Polaków, nie potraficie z nimi rozmawiać. Po prostu tego nie potraficie. Zamknęliście się w gabinetach, zamknęliście się w służbowych samochodach. Przed rozpoczęciem wystąpienia Grzegorza Schetyny przedstawiciele rządu i część parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości opuściła salę obrad. Wniosek o wotum nieufności poparła Nowoczesna. Jej przewodnicząca Katarzyna Lubnauer powiedziała, że rząd Prawa i Sprawiedliwości musi zostać rozwiązany jak najszybciej. Pozwólcie nam być znowu dumni z naszego państwa. Przestańcie ośmieszać Polskę. Ten rząd musi odejść jak najszybciej. Musimy zrzucić z siebie ten worek kamieni i iść do przodu. I nikt tak jak wy nie podzielił Polaków. Będzie lata nam zajmie połączenie ich z powrotem. Dlatego Z kolei prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że rząd Beaty Szydło nie zadbał m.in. o darmowe leki dla seniorów, sytuację rolników i przedsiębiorców. Zostawiliście pracowników, podnieśliście pensje do 2000, ale swoim byłym posłom, dzisiejszym prezesom, nie dajecie 2000 na miesiąc. Wy im dajecie 4700 dziennie. 2 miesiące potrzebuje polski pracownik, żeby zarobić tyle, co wasz były poseł, dzisiejszy prezes w ciągu jednego dnia. Tymczasem przemawiający w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości poseł Marcin Horała mówił, że rząd spełnił obietnice, o których mówiono, iż nie da się ich zrealizować. Słyszeliśmy, nie da się wprowadzić programu 500+. To politycy obecnej opozycji mówili, tych pieniędzy nie ma i nie będzie. To rząd Prawa i Sprawiedliwości pokazał, że te pieniądze są i można przekazać je Polakom. Miliony Polaków dzięki temu programowi wydobywają się z biedy. Słyszeliśmy, że Polacy muszą pracować pod przymusem, ponad siły do 67 roku życia. Nie da się inaczej. To ten rząd Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy pokazał, że można inaczej, że można przywrócić dawny wiek emerytalny. W debacie nie wziął udziału klub Kukiz15. Lider ugrupowania Paweł Kukiz powiedział, cytuję, nie bierzemy udziału w spektaklu, który nie prowadzi do niczego. Koniec cytatu. Przypomniał, że w poprzedniej debacie nad wotum nieufności dla rządu jego klub również nie brał udziału. Polskie Radio 24. Południe. Komisja Europejska skierowała pozew do Unijnego Trybunału przeciwko Polsce, Czechom i Węgrom za odmowę przyjęcia uchodźców. Zastrzegła, że może go wycofać, jeśli te kraje zgodzą się na relokację uciekinierów, którzy przebywają obecnie w obozach w Grecji i we Włoszech. Chodzi o niezrealizowane ustalenie z jesieni 2015 roku o rozlokowaniu w Unii 160 tysięcy osób. Decyzja została wtedy podjęta przez większość państw przy sprzeciwie Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii. Poprzedni polski rząd zgodził się, by na początek do naszego kraju trafiło ponad 6 tysięcy osób. Wiceszef komisji Frans Timmermans powiedział, że każdy kraj powinien wziąć udział w programie relokacji i przyjąć uchodźców. Niedopuszczalne jest mówienie, to nie nasz problem, to nie nasza sprawa. Polska argumentowała odmowę przyjęcia uchodźców względami bezpieczeństwa. Tłumaczyła też, że w kryzysie migracyjnym angażuje się w pilnowanie zewnętrznych granic Unii i pomaga uchodźcom w obozach poza wspólnotą. Komisja odrzuciła te argumenty. Frans Timmermans mówił, że solidarności nie można traktować wybiórczo. Mamy nadzieję, że kraje, które odmawiały przyjęcia uchodźców, wezmą udział w relokacji. Program przyjmowania uchodźców już nie jest realizowany, przestał obowiązywać pod koniec września tego roku. Ale mimo to komisja skierowała pozew przeciwko Polsce, Czechom i Węgrom, bo uznała, że prawo musi być przestrzegane. A poza tym, jak mówiła, w Grecji i we Włoszech na przyjęcie czeka jeszcze kilka tysięcy osób. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ze stanowiskiem komisji nie zgadza się minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Nasze stanowisko jest jasne, nie zgadzamy się z tym rozwiązaniem, jakie zaproponowała 2 lata temu Unia Europejska. A minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak zapewnił, że Polska nie wycofa się ze swojej polityki migracyjnej. W wywiadzie dla TVP Info minister zwrócił uwagę na zagrożenie bezpieczeństwa we francuskich, szwedzkich i niemieckich miastach, gdzie powstają enklawy pozostające poza kontrolą władz. Póki ja jestem ministrem spraw wewnętrznych,
ich administracji nie dopuszczę do tego, żeby w Polsce powstawały tego rodzaju dzielnice. Rząd Prawa i Sprawiedliwości wychodzi z założenia, że to Polacy decydują, kogo do swojego kraju zapraszają, a nie za granicę. Mariusz Błaszczak dodał, że Polska, dbając o własne bezpieczeństwo, wywiązuje się jednocześnie z obowiązku solidarności z potrzebującymi. Przypomniał, że nasz kraj pomaga im finansowo w miejscu ich przebywania. Dba także o uszczelnienie zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Polskie Radio 24. Południe. Na zachodnim brzegu Jordanu doszło do starć palestyńskich demonstrantów i izraelskich sił bezpieczeństwa. Palestyński Czerwony Półksiężyc poinformował, że liczba rannych Palestyńczyków przekroczyła 100. W kilku miastach południowego Izraela zawyły syreny alarmowe. Izraelskie siły zbrojne informują o dwóch rakietach wystrzelonych ze Strefy Gazy. Nie wyrządziły one żadnych szkód. Siły izraelskie wzmocniły swoją obecność w centralnej Jerozolimie i na Starym Mieście. Ulice patrolują wzmocnione oddziały wojska i policji. Do powstania przeciwko Izraelowi wezwał Hamas. Jego lider zapowiedział na jutro Dzień Gniewu oraz początek nowej intifady. Do powstania wezwał również libański Hezbollah. W wydanym oświadczeniu wczorajszą decyzję Donalda Trumpa nazwał bezprecedensową agresją. Decyzję prezydenta USA potępili również OWP i prezydent autonomii palestyńskiej Mahmud Abbas. Tak Polska rozkradziona, że nawet Stany Zjednoczone formalnie uznały Jerozolimę za stolicę Izraela. Decyzję w tej sprawie w Białym Domu ogłosił prezydent Donald Trump. Polecił również rozpoczęcie procedury przenoszenia amerykańskiej ambasady z Tel Awiwu do Jerozolimy. Wśród polityków arabskich wczorajsza decyzja przywódcy USA to temat numer jeden, a tamtejsi publicyści piszą, że Trump przekroczył czerwoną linię. Podkreślają, że rozporządzenie zakończyło funkcjonujące status quo. Komentatorzy zaznaczają, że wszyscy arabscy politycy potępili decyzję o przeniesieniu amerykańskiej ambasady z Tel Awiwu do Jerozolimy. Parlamentarzyści jordańscy zaapelowali wczoraj do ludzi, by przyszli protestować przed amerykańską ambasadą w Amanie. Liderzy Arabii Saudyjskiej, Egiptu i Turcji przestrzegali prezydenta Donalda Trumpa, że na zawsze zatrzyma blisko wschodni proces pokojowy. Oman Daily Observer cytuje reakcję Palestyńczyków, którzy protestowali na ulicach. Ta decyzja nie zmieni faktu, że Jerozolima jest arabska. Są wśród nas tacy, którzy będą walczyć za Palestynę, mówią oburzeni muzułmanie. Emiracki Gulf News zwraca jednocześnie uwagę, że europejscy politycy nie wspierają amerykańskiej decyzji. Gazeta cytuje też wypowiedzi francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona, który stwierdził, że decyzja Donalda Trumpa została wprowadzona wbrew międzynarodowemu prawu i wszystkim postanowieniom Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Oświadczenie prezydenta Stanów Zjednoczonych skrytykowała też szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini. Cytuję, to bardzo delikatna sprawa, może spowodować, że zrobimy krok w tył. Unia Europejska ma jasne i wspólne stanowisko w tej sprawie. Wierzymy w realistyczne sposoby rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego z Jerozolimą jako stolicą dwóch państw, Izraela i Palestyny. Koniec cytatu. Mogherini dodała, że w rozmowie z sekretarzem stanu USA Rexem Tillersonem wyraziła brak zgody Unii na decyzję wynikającą z oświadczenia Donalda Trumpa. Polskie Radio 24. Północ, południe. Prawie 50 tysięcy osób manifestowało w Brukseli za niepodległością Katalonii. Uczestnicy demonstracji wyrazili też poparcie dla byłego premiera Katalonii. Carles Puigdemont ogłosił wcześniej, że na razie pozostanie w Belgii wraz z czwórką swoich współpracowników.